Mariusz Walter wymyślił Studio 2. Witam Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie w kabarecie, że się tak wyrażę. Studio 2, które miało być takim luźnym studiem, takim niesztywnym, nieobowiązującym, że mogły się tam dziać różne rzeczy. I zaproponował mi, żeby powtórzyć Galux Show. Proszę bardzo, powiedziałam, nie, zobaczymy jak to będzie wszystko. No i prowadziła to Bożena Walter, Sznuk, Hopfer jeszcze wtedy żyjący, Mikołajczyk. Osoby obdarzone dobrą pamięcią pewnie pamiętają, że Państwo współpracowali ze Studiem 2 i chcielibyśmy wykorzystać Państwa doświadczenie. Chcielibyśmy, żeby Państwo pomogli nam, może jakiś nowy program. Żeby powstał. Z rozmowy, właśnie, wynikł jakiś program. Ale przyszedł do mnie Walter i powiedział, słuchaj, trzeba wyrzucić z Galuxu to, tamto. No, to powiedziałam, stop, nie. To jest obraz i dokument epoki. To było, a Galux Show zaczął się wtedy, kiedy Gierek doszedł do władzy, kiedy poluzowała bardzo cenzura i kiedy, no pomożecie, pomożemy, zaczynało być światowe życie. Można było łatwiej dostać paszport, można było nawet w Super Samie kupić słoiki z zupą z płetw rekina i tak dalej. Ta pokazała się wędlina paczkowana w koszach, także zapachniało wielkim światem. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. I pokazały się wtedy sklepy galanteria luksusowa. One były wcześniej zresztą, ale wtedy no, ta galanteria luksusowa, można było dostać tam jakiś sweterek, który się na drugi dzień zmechacił, czy przykrótkie spodnie i tak dalej. No tak jak nas na to było stać, na jaki luksus było stać wtedy nas. O! Buty znalazłam. Gdzie? Buty? No. To moje buty. Niemodne. A gdzie były? W kredensie z porcelaną. Gdybym je znalazła parę lat temu, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A, nie sądzę. Ten mój program, ten Galux, to była właśnie taka galanteria luksusowa. Był prowadzący konferencję w eleganckim projektu, ale w sandałach jeszcze, ale mówił, że niedługo będzie miał sztyblety pasujące do fraka. Nikt nigdy tego nie miał, do końca został w tych sandałach, chociaż te sandały starał się bardzo upstrzyć, że tak powiem. Były cekinami obszyte, kokardami i tak dalej. Były coraz elegantsze, ale były to jednak sandały. Nasza lewia jest nienowoczesna, bezprogramowa i propaguje fatalny głód. Po drugie, ja to napisałem. Najłatwiej. A, że najłatwiej krytykować, a powiedzieć ludziom coś pozytywnego, konstruktywnego, to nie ma komu. I do nas topił? No. Przecież my nic nie krytykujemy. Jesteśmy szalenie zadowoleni. I szalenie uważam nowocześnie. Jesteśmy europejscy. Mało tego, ja uważam. A co pan uważa, to jest mało istotne. No to była taka metaforka. No po prostu to, na co nam pozwalała cenzura. Ale w 1975 roku już nie było tak sympatycznie. W związku z tym cenzura mocno przykręciła śrubę i dlatego pewne rzeczy z Galuxu musiałabym wyrzucić, chcąc pokazać to w programie Waltera Studio 2. Chodźaj, siup, stoliczku, nakryj się. Nie zgodziłam się na to i słusznie powiedziałam, ja ci zrobię inny program. Ci zrobię program, no taki, który naprawdę, tylko błagam cię, nie dotykaj żadnych spraw, które się dzieją w Polsce i żadnych spraw społecznych, a broń Boże politycznych. Nigdy nie robiłam politycznego kabaretu, zawsze robiłam kabaret społeczny. Mnie interesowało to, co ludzie rozumieją z poczynań władzy, jak to komentują i jak się zachowują w tym wszystkim. Spokojnie, do tyłu i do przodu. Dobra. Zaraz, odwrotnie. Tak, odwrotnie, teraz. Nie, tak już było. Bardzo proszę, wejdźcie panowie, bardzo mi miło. Dobra, panianku, ruszuj, teraz go straszymy. Bokiem. Mentalność po prostu człowieka wychowanego w PRL-u, w siermiężnej bardzo rzeczywistości. Ja uważam, że tamten ustrój dla tak zwanych przeciętnych ludzi był, to tak na marginesie, był naprawdę zbawienny. Oni się nie przejmowali tym, że ktoś ich wyrzuci z mieszkania, że stracą pracę, że no w ogóle takich rzeczy nie było, bo byli absolutnie bezpieczni i wolni od tego rodzaju stresu i strachu.
Pan Piotruś chce się szarpnąć na kozaczki z firmy Syrena. Już drugi tydzień stoi w kolejce. Były to zupełnie inne czasy, inna rzeczywistość. Trzeba pamiętać o tym, jak się ocenia to, czy oskarża. Trzeba wiedzieć, w jakim świecie się żyło. No i właśnie leci kabarecik, wracając z naszych baranów, właśnie leci kabarecik, jest z okresu, kiedy zaczęło się troszeczkę psuć. Już nie było tych zup z płetw, rekina, czy jakichś tam frykasów. Już się zaczynało, już w 76 roku były już zamieszki, prawda? I trzeba było coś zrobić takiego, co by nie zahaczało o te wszystkie sprawy. Ja zadzwonię na milicję. Ale daj pan spokój, to dobra dziewczyna. No, każdy ma jakieś hobby. Pan to na przykład lubi latać z donosami. Takie? No, o, widzi pan, a teraz na pewno zadzwonię. Panie Wojtku. Słucham! Milicja? Tak, o nie zupełnie. O co chodzi? I wymyśliłam taką rzecz, która była wtedy na tamte czasy rewolucją. Wymyśliłam świat wirtualny. Dzisiaj w dobie internetu, komputerów i tak dalej jest wszystko możliwe. Wtedy nie było takie wszystko możliwe, nawet na Zachodzie. Ludzie wtedy namiętnie oglądali telewizję i wszystko, co było w telewizorze, było ważne, a co było poza telewizorem, to tego nie było. O! Tu jest pismo! Co to jest? Telewizyjna rzeczywistość przenikała się z realem. Wyciągnęłam niektóre rzeczy z tego Galux Show, który przedtem robiłam i powiązałam to innym światem. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrala? W tym telewizorze zamieszkał Piotr Franceski. Z drugiej strony była Basia Wrzesińska, która miała bałagan w mieszkaniu, co irytowało Piotra, który patrzył z tego telewizora na jej mieszkanie i ciągle pukał, proszę otworzyć telewizor. Dlaczego telewizor wyłączony? Basia miała sąsiada, Wojtka Pokorę. Od czasu do czasu wpadała jej przyjaciółka, właśnie to Krysia Sienkiewicz. No i pan Janek, który przychodził zawsze, miał przy sobie pół litra i tak dalej. Nie pan zaczeka, pan Janek! Dziś Oleśniak spadał ze schodów z ogromnym koszem. Zresztą to państwo pewno pamiętają, ci, którzy nie pamiętają, to zobaczą. W każdym razie leciał z tym koszem i zasypywał. I on się krył przed tym kabarecikiem, który ich gdzieś tam wypatrywał. Potrafił chorego Wojtka pod kołdrą wypatrzyć i zasypać. I bali się tego kabareciku jak ognia. Od spodu się dostał skurczyzn. Ja nawet to nazwałam właśnie leci kabarecik, żeby to była taka satyrka, żeby to umniejszyć, żeby już się naprawdę nikt nie przyczepił. Ale zauważono, że dlaczego ten Piotr tak zmusza, żeby oglądać tę telewizję? Proszę wyłączyć, dlaczego telewizor zamknięty, krzyczał. I karcił ich przez ten telewizor, dawał instrukcje, mówił, co mają robić i tak dalej. I to ktoś jednak z takich cenzorów wypatrzył. Nie wolno opowiadać tasiemcowi wspomnień z życia osobistego, ponieważ to nikogo nie interesuje. Nie wolno zanudzać na śmierć. Nie wolno intrygować, podlizywać się, donosić, podszczuwać, rozbechtywać i rozmigdalać się. Nie wolno napuszczać. Nie wolno bimbać sobie. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Dziennikarze i wszyscy, którzy mówią o moim kabarecie, ciągle mówią kabarecik, właśnie leci kabarecik. O wszystkich moich cyklach, późniejszych nawet, Kurtyna w górę i nawet o tych cyklach, które zaczęłam robić w latach 90. No, ja ciągle prostuję to, że to był jeden z cykli, ale ten cykl, właśnie leci kabarecik, ogromnie wbił się w świadomość społeczną, bo to było rzeczywiście od strony formalnej, surrealistycznej i rewolucyjnej, jeżeli chodzi o formę tego, a jednocześnie było, no, wydaje mi się, że dosyć zabawne. Właśnie leci kabarecik. Już za chwilę w telewizji Kino Polska. Od lat powtarzam, utoniemy w tym bałaganie. I to też właśnie sprzątamy. Aj, wszystko za późno. O, buty znalazłam. Nowe i nienoszone. Gdzie buty? O, to moje buty. Niemodne. A gdzie były? W kredensie z porcelaną.
Gdybym je znalazła parę lat temu, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A, nie sądzę. No więc proponuję zorganizować się tak. Buty damy. Do butów. Do butów. Sukienki. Do sukienek. Sukienek. Mhm. A porcelanę damy do kredensu. Tak będzie najrozsądniej. Kredens, oczywiście. Świetny pomysł. A co zrobimy z książkami? Też do kredensu. Raz, dwa poukładamy. Tak będzie najrozsądniej. Raz, dwa poukładamy, byle nie padało. Właśnie. Proponuję najpierw powyrzucać śmieci. No, gdzie jest telewizor? Gdzie może być? O! Ten telefon jest! O. Ja się nie boję, braci roję, kto bo jak się braci bać, ja wchodzę i w nie stoję. Ale czego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci roję, rym cym cym. Matko Boska, co to jest? Strasznie nakurzył. Który? O! Właśnie leci kabarecik. Otóż kto? Kabarecik, czy się też wyraża jak kto woli? Kabaret. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie i tak dalej, etc. Bomba, prawdaż? Otóż jak na wstępie zaznaczyłem, to jest to! Coca-Cola, oczywiście. Państwo wiedzą, że powinna być zimna. Więc pijmy, za zdroje, miło. Boże, jak nie jest dobrze. Przepraszam uprzejmie, gdzie tu są dziewczynki? I dziewczynki? Tam. Strasznie tu jest gorąco. O, jest, znalazłam go. Gdzie? Który? O. Przecież on jest cały goły. Odwrotnie, ma ręcznik na szyi. Co te kobiety w nas widzą? To bezczelny. Goły i bezczelny. Bezczelny. Ha, kuku. Nie lubię lata w wiejskiej chacie, o w czasach mieście nie ma mowy. Ja lubię w dobrym pensjonacie być kulturalno-oświatowym. Obiad z czterech dań, sukces u trzech pań, wino lub szampań i ten walczyk, za którym się szło na dno. Piwnych oczu toń, silna męska dłoń, osrebrzana skroń i ten uśmiech, za którym się szło na dno. A o, panie Zbyszku, panie Zbyszku, panie Zbyszku. Pensjonatu Bart wstaje już znad kart, jak zmysłowy hart, po ogrodach już krąży nasz kto? K.O. Jeden szczęścia kęs, letniej nocy sens, księżycowych klęsk, słodki sprawca, za którym się szło na dno. K.O. Zapłoniony świt złuży nocy mit. Będzie trochę wstyd, że to tylko był prosty playboy.
kao. Kao, 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 nie wyciągaj rąk. Zwiędnie uczuć bąk. Szachy i ping-pong już na zajutrz odbiorą ci go. Kao, kao. Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Już będę! I co te kobiety w nas widzą? Byłaś z nim kochana na wklasach? Ale skąd kochana? W ogóle go nie znam. Bezczelnie. Przepraszam uprzejmie, gdzie tu są dziewczynki? Tam. Więc jak już na wstępie zaznaczyłem, nasz dzisiejszy wieczór upłynie pod znakiem kabaretu i nie tylko. W związku z tym sprawimy państwu niespodziankę, którą niejedną mamy w zanadrzu. Voilà. Nasz klient ma zawsze rację i z tym optymistycznym akcentem nasi, że się tak wyrażę, artyści dadzą z siebie wszystko. Koncert na prowincji. Dramatis personae. Fryderyk Ucho, miejscowy Chopin. Ireneusz Indyjski, miejscowy Mickiewicz. Lolita Nie Mogę, miejscowa Hermenegilda. Oraz Trio Balzacas and the Dolly Sisters. Orkiestra! Zapomnisz, albo może nie zapomnisz. Chociaż to i oka. W dalszym ciągu kolega Ucho z powodu zepsucia się fortepianu wykona na skrzypcach Trojmeraj i Polonez Ogińskiego. Trojmeraj. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ta. Polonez Okińskiego. Tam, ta-da-ram, tam, tam, ta-da-ram. Tam, tam, ta-ra-ra-ra-ra-ra. I tak dalej. Proszę państwa, przed chwilunią otrzymaliśmy radosną wiadomość, że fortepian został zreparowany i kolega Ucho wykona pieśń. Muzyka własna, słowa szwagra. Gra rękami, pedałuje nogą i śpiewa basem. Mam serce i nogę, w sercu smutki i sny. Nogą pedał naciskać mogę. Moje serce nacisnęłaś ty. Jako następny punkt naszego programu wystąpi ozdoba miasteczka, młody poeta, pan Ireneusz Indyjski. Jesień. Jesień. Puśćcie mnie! Ja jestem jego matką, Lenseter! Jesień. Jesień była w ruinie wśród zalesień. Samotny baran beczy. Jesień, de facto jesień. Ostatni promień szczęścia z nas. Już widzę cię ostatni raz. Pod twym balkonem.
Dla mnie rzecz oczywista, że wkradł się intrygi Skorpion, że trio Balzakas and Dolly Sisters and Loleta nie mogę nie wystąpią. Publiczność w związku z rozczarowaniem i wściekłością rozszerpuje na kawałki miedziany syfon z wodą sodową. Hej, sowy, puchacze, kruki! Znowu z nas zrobili turka. Szarpaj mi syfon na sztuki, niechaj naga sterczy rurka. To jasne, jak śnieg zimowy, to proste. Nikt nie zaprzeczy. Kruki, puchacze, sowy, rurka, syfon i te rzeczy. Orkiestra! Piąta symfonia Ludwika van Beethovena. Bom 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 la 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 Cortina. A pójdziesz? Voilà. Jak państwo zapewne zauważyli, zaczynamy się powoli na dobre rozkręcać. Słucham? Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrala? Jest, proszę państwa, takie żartobliwe pojedzonko. Psy szczekają, a karawana idzie dalej. W związku z tym należy mieć zawsze na przyszłość otwarte oko. Tak też i my, bez względu na to, co się może jeszcze zdarzyć, płyniemy dalej na fali, że się tak wyrażę, Dunaju. A zatem do dzieła. Czy można panią prosić do tanga? Przepadni! Mara! 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 Mara, przeszło! Właśnie leci kabareci! O piękna, piękna nieznajoma, skąd cię prowadzi losu traf? Powiedz mi, powiedz, czynić co mam, by serce zdobyć, nie czyniąc gaw. Lubisz pająki? Odrzucasz moje lilie blade, poziomek słodkich, wonny kosz. Przyjmij więc chociaż mą balladę i daj mi za nią uśmiechu grosz. Balladę przymiast niezabudki, bo noc tak krótka, dzień tak krótki. Ach, moja mała, źli są chłopcy, wciąż mi mówiła niania tak. A więc nie przyjmuj nic od obcych, bo to jest bardzo niedobry znak. Nie chcę ballady i niezabudki, choć noc tak krótka i dzień tak krótki. O piękna, piękna nieznajoma, bym się nie dręczył dłużej spraw. Spójrz to pistolet, czynić co mam, czy go odrzucić, czy też pif-paf. Pif-paf. W twej edukacji smutne skutki na drodze mej stanęły toć. Chcesz rzucić mnie w objęcia wódki, na kraj przepaści człowieka pchnąć. Weź wiersze mej niezabudki, bo życie krótkie i dzień tak krótki. Kuzynek pająki? Bo ja po prostu przepadam. No, to już mamy. Teraz trzeba wynieść śmieci. To ja idę wynieść śmieci. Oto, proszę państwa, absolutna niespodzianka.
Prosimy do środeczka. Hello? Wiem. Rodowicz, nieprawdaż? Nieprawdaż, bo ja jestem... A nie, to mnie nie interesuje, garko, tu! Idę! Jak już na wstępie zaznaczyłem, że tak dzisiaj wieczór byłem pod znakiem kabaretu. Dziękuję, kochana, dziękuję. Kobieta kobiecie zawsze pomoże. Rok kobiet, zwariować można. Wszędzie rok kobiet. Na ulicy, w domu, w przeciągu, w pralni, w pociągu. Oknami i drzwiami, wszędzie się wybrał. Słucham. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrala? Zwariować można. Na chwilę nie można spuścić z oka, bo fiu, ciap, ciap, ciap. O, Rodowicz, to co innego. No też to samo. Do łezki łezka to będziesz niebieska, do hały hała to będziesz... No co to jest, panowie? Tak między nami mówiąc, to one wszystkie są. No niech pan popatrzy, no. 18 wrześni, Warszawa. Koniec świata, kto tam? Panowie, Rączka i Adamus. Czyli dwóch baronów apokalipsy. Apokalipsy? O baratario, o transmogryfikacjo, która holendrujesz. Natomiast czeluść otwarta, słońce w znaku wodnika. Zarobabel krąży na wysokościach, o baratario. O baratario, może pan spocznie. Wie pan, mnie to czasem tak już w głowie wiruje, wiruje. Rozumiem. Jak woda. Tak, a czasem to tak jakbym jakieś głosy słyszała. Tak stąd dotąd i stamtąd dotamtąd. Zupełnie jak dziewica orleańska. Coś takiego w rodzaju... Ta-di-da, ta-di-da, bum, cyk, cyk, bum. Ta-di-da, ta-di-da, bum, cyk, cyk, cyk. Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum. Ta-di-da, ta-di-da, bum, cyk, cyk. Cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum. Ta-di-da, ta-di-da, bum, cyk, cyk, cyk. Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum. Pani nie gorąco? Niestety, to pewnie od tego tempa życia. A panowie, jaki tryb życia prowadzą? Duchowy, pani hrabino, duchowy. Żywiąc się jagódkami i korzonkami przebiegamy, ostępy leśne chwaląc Jowisza, kładąc się wcześniej, wstając rano. Z pierwszym kurem, ze złotą jutrzenką. To bardzo dobrze. Mój mąż świętej pamięci, Baltazar Lorelai, zawsze mawiał, kto rano wstaje, ten panu Jowisz daje. Dziś wszyscy spodnie noszą na pasku, pociecha z tego niewielka. Gdy ja się kochałam w pięknym Adaśku, to on spodnie nosił na szelkach. Noszenia szelek, Adaś nie zajmował się niczym. Więc miałam przez to kłopotów wiele i bardzo wiele goryczy. Dziś Adaś w grobie spoczywa, za to paraliż trafił go w głowę. Spodnie jego szczyka ukradł sublokator, zostały szelki milionowe. Gdzie? Gdzie jest? Więc niosę, kochana, te śmieci. Jakiś po prostu cham przyczepia się i mówi, że ja jestem podobna do tej... do Sipińskiej. Który? Który? Nie wiem, ta taki w słomkowym kapeluszu przyczepia się i mówi, że on mi wyrzuci.
Rozumiesz, kochana, to niby śmieci. Ja już go gdzieś widziałam. Kochana, ty nie wychodź nigdy sama. Kobieta sama zawsze narazi się na jakiś szwank. Halo? Dlaczego wstydzicie się wynosić osobiście śmieci do śmietnika? I czekacie na cud nad śmietnikiem? Dlaczego? A śmieci znowu nie wyniesione. Z nieba nam pan zleciał. To on mnie tak urządził. Zuzanna? Proszę. Miałem rację. Zuzanna. Dziś wszyscy tacy mili i bez się do ust chyli i wiatry w serca dmą. Dindo, dindo, dindo. Zuzanna wzięła książkę i poszła przejść się troszkę, zagubić troskę swą. Dindo, dindo, dindo. Zagubić troskę swą. Dindo, dindo, dindo. Dziś wszyscy tacy mili i bez się do ust chyli i wiatry w serca dmą. Dindo, dindo, dindo. Tak trudno zostać w mieście. Jan również wyszedł przejście i spotkał właśnie ją. Dindo, dindo, dindo. I spotkał właśnie ją. Dindo, dindo, dindo. Dziś wszyscy tacy mili. Bez się do ust chyli, wiatry w serca dmą. Dindo, dindo, dindo. I przytarł do jej rogi i powiedział na łąki, gdzie razem kwiatki rwą. Dindo, dindo, dindo. Gdzie razem kwiatki rwą. Spojrzał na to zmarszczoną siwą bryją. Dindą, dindą, dindą. Na zajutrz porze rannej nie widział nikt Zuzanny, wolała chłopa ją. Dindą, dindą, dindą. Wolała chłopa ją. Dindą, dindą. Kochanie, mówiłem panu 1000 razy, że kobieta to nie jest zajęcie dla normalnego człowieka. Bierze broszkę, żeby przejść się troszkę, no. Ale książkę wzięła. Ale wszystko jedno, książkę, broszkę, pretekst, proszę pana, pretekst. Głowa ją boli, pan rozumie? Dindą, dindą, a potem kupa obcych facetów się kręci, a pan zostaje na lodzie. Ale nie wie pan, to koledzy. Kolega pokora, kolega łała. Koledzy, kochany, nie ma kolegów, nie ma przyjaciół, panie, co ja się wycierpiałem. A to co? Stoi i słucha. Wyjdź natychmiast! Natychmiast! No, pszczoła jedna, stoi sobie, patrz. Wyjdź stan! Wyjdź! Dobrze, już dobrze. Kochana, wyrzuć mi to. Sam pszczół. Rok, kobieta, rok zwariować można. Zostaw to. Siadaj. Proszę pana, ja miałem kolegę. Artystę. Artystę mało. Geniusza. To pan zobaczy, co z niego zrobiły, no. Na ulicy, tak bez słowa, facet ciebie pocałował. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak, o tak. Obcy facet, ja nim byłem. Nawet trochę... Cię zdziwiłem. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak, o tak. I sam nie wiem kiedy od znienacka tak
zaczęła miłość się wariacka. Ty kłamałaś, ja wierzyłem. Chciałaś, więc się ożeniłem. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak, o tak. Rozpieściłem czekoladą, mlekiem, masłem, marmeladą. Byłaś mała tak, mała tak, mała tak, o tak. Raz wyniosłaś za pół ceny mój garnitur z czystej wełny. Ale byłaś mała, wszyscy mówili taka mała, daj spokój. Co będziesz robił, skandal? Ty, co tydzień byłaś u fryzjera? Ja wybierałem głupi jak cholera. Teraz wszystko się skończyło z tym smarkaczem. Jak ci było? Ja to czułem, ja wiedziałem, smarkacz prysnął, gdy spojrzałem. Wściekła jesteś, pysk mi dałaś, mówisz bałwan, głupia mała. Schowaj spluwę. Skąd ją wzięłaś? Będziesz strzelać? Proszę, strzelaj. No, strzelaj. No, jeszcze. Zastrzeliła go na śmierć? Ty. Ale wylizał się pod. Słucham. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrala? Tak jest przez cały wieczór, proszę pana. Jakieś dwie wariatki, rozumie pan, dzwonią do siebie, żeby mnie na złość zrobić. Która jest godzina? Już! Jestem troszeczkę zdenerwowany, bo miało być miło. Szczerze mówiąc, czekam na telefon od takiej jednej małej, takiej, wie pan, rudej. Ten kurdubelnie dzwoni! Gdzie pan idzie? Dziewczynki są tam! Już? No nie, no nic. Ja muszę tego wszystkiego dosyć. Te wrzaski, strzelanina i ten bałagan doprowadzają mnie do szału. Mnie osobiście też. Znów mnie naobrażasz. A czy to moja wina, że jestem inteligentna i mam odrobinę seksu? No, a jakoś żeśmy dały radę ogarnąć. Śmieci niech pan zostawi tu. Wyrzucimy w przyszłym miesiącu. Ktoś czeka na telefon. Dobrze. Matko Święta, miałam dzwonić. I lecę. Matko Święta. Już, nie bardzo. Halo! Tak, kochanie, to ja. Tak, za 5 minut. Pa, całuski, pa. A życie sobie płynie, jak gdyby nigdy. W przyrodzie nic nie ginie, to taki zwykły nic, 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 nic. Proszę państwa. Żegnam państwa serdecznie, ale znów niezwykle serdecznie powitać. Wszystko już było. Halo, jest tam kto? Panie Marianie, państwo czekają na finał. Dobranoc. Panie Wojtku, mamy coś jeszcze? No mamy tylko finał. Tylko finał. Ale co, z baletem? Z baletem? No. To bardzo dobre na koniec. No. Krakowskiej piekarni. Piekarz imieniem Kamil powiedział, że raz w jastarni zatruł się korniszą na mieszał brabra, a chłynął gdzieś na okręcie posłowie i referenci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 wszystko już było, żeby Ben Akiba, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi, uśnięci i rak i ryba. Świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siup, hopaj siup, hopaj siup, hopaj siup. Stajnia wytwarza konie, udzielnia ufność cykonie. Muzyk pisze symfonię, historyk pisze historię. Tu liścik, tam dokumenci, anegdota z Herodota. A świat się w kółko kręci, jak gdyby, 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 gdyby. Wszystko już było.
było, że ten Akira, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi, uśnięci i rak i ryba, a świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu. Różne takie reformy drażnią nas na świecie, lecz w końcu wszystko wraca do normy. Mieć dobre chęci, nie bądźmy tacy zacięci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 szabarabra. Wszystko już było, że ten Akira, aby nie było, śniło się chyba. Trzeźwi, uśnięci i rak i ryba, a świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu. Stać tak! Lulajże.